Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj RRC i włos, który trochę namieszał, który ma być prawdopodobnie trwałością zbliżony do Fusso i to będę właśnie chciał sprawdzić. Od czego zacznę? Zacznę od opakowania. Sprytne, sprytne, ładne, fajne, znak RRC, ich logo można powiedzieć, zapaszek. O, w ciepełku lubi się, widzę, wypocić. Tak, proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Widać chyba. O, elegancko. Olejki odparowują. W garażu jest cieplutko, środek lata. Co on mi przypomina? Kurczę, jakiś wosk też był podobny do tego. Nieźle, przyjemnie. Pozwolę sobie go wziąć trochę na palucha. I szarpnę obok tego wypoconego miejsca, żeby nie brać samego olejku. No może tak nie jest takie masełko, jak nie przy niektórych woskach, ale przyjemnie, przyjemnie. No, jak to wosk, tak naprawdę. Zapach też przyjemny. No dobra, będę chciał aplikować na te tylne drzwi od strony kierownika. Pojadę sobie najpierw cleanerkiem, żeby je oczyścić. Tu już wstępnie wpadła chemia do usuwania wosków zasadowa od Detailing. Także tafla jest, ale uzupełnię to jeszcze cleanerem. Później podzielę panel i będę aplikował. I zobaczymy, jak się wosk dociera, jak się nim pracuje i ogólne wrażenia. A później test trwałości porównam to z Fusso, bo gdzieś kurczę mi się obiło o uszy na internecie, że to ma być właśnie zawodnik w tę stronę. Ma być taki jak Fusso. Chyba, że źle mi się to obiło uszy, no to zwracam honor. Tak czy tak, sprawdzę trwałość tego wosku. Zobaczymy, jak długo sobie posiedzi. Tak naprawdę, jak się będzie zachowywał, jak się będzie oczyszczał, to też jest ważne. No i wykończenie, czyli tak zwane uderzenie w cieniu, w słoneczku. Dobra, ja lecę z cleanerkiem i za chwilę widzimy się przy aplikacji wosku. Dobra, jestem. Panel przygotowany, wymyty cleanerkiem, cleanerek wymyty. Idę jeszcze po A2, żeby jeszcze raz wymyć cleanercikiem. Porównuję sobie trzy produkty, słuchaj, do wymywania past i cleanerów. I jest całkiem fajnie. Poprawię jeszcze tylko sześciuteńką fibrą z róży gumeczki, żeby nie przenosić potu, kurczę. Jest cieplutko na mikrofibrę, pomimo że się dotknąłem, to ją odwrócę, żeby nie było. Odwracam mikrofibrę, tyk. K2 Pro, klinecik. Po tym produkcie już było na kanale, fenomenalnie, naprawdę w tej cenie bomba. Ja tam mówiłem, że kupiłem go za 50 zł i tam nie poprawiali. Fakt, no płynność tego produktu, tak naprawdę to no, bajka. 30 stopni, robi mega robotę. Tam mówiłem, że za 50 zł, on tak, on jak się pojawił, tyle właśnie kosztował. Później K2 zjechało z ceny, kupiłem go później za niecałe 3 dych i teraz tutaj w okolicach chyba 3-4 dych, także przemyśleli pewnie sprawę. I dobrze, bo za 5 dyszek cena raczej nie byłaby konkurencyjna, jeżeli chodzi o odtłuszczacze i tak zwane wymywacze. No, luksus, odparowywanie tego produktu to jest po prostu mistrz. Przy 30 stopniach jest plezja, nic nie zostawia po sobie. Super, bardzo fajnie. I teraz tak, sprawdzę panel jeszcze, zanim... dobra, tu sobie położę. Sprawdzimy panelik, zanim położę woski. Znaczy, masakry na nim nie ma, to od razu mówię. To nie jest tak, że on jest jakiś zniszczony, dobity. Są rysy. Są rysy. Widać, że tam gdzie niegdzie się pojawiają pojedyncze grubaski. Kurczę, nie wiem, czy to dobrze widać.
Ogólnie dramatu nie ma. Dobra, odstawiam. Ok. Odwrócę sobie tylko monitor. Bajka. No dobra, słuchaj, ja oklejam teraz tak, żeby sobie oddzielić te woski. Jednym, dwoma, a wezmę na dwa. Taką troszeczkę grubszą zakładkę, żeby to było widoczne bardziej dla nas, dla ciebie i dla mnie, jeżeli chodzi o test później trwałości. Tyk, raz i zrobię taką zakładeczkę. O, jeszcze tyle. W sumie to mogłem wziąć dwie średniej szerokości taśmy i byłoby to samo, ale nic. I tu, a tu na dole położę, tutaj na dole położę sam na całości RLC. Zobaczymy, jak się zachowa na dolnej partii drzwi. Dobra. Kurczę. Za daleko zajechałem. Okej, okay. Jakoś to będzie. No dobra, słuchaj, teraz tak. Aplikowane będzie tak. Te same pady, czyli finiszowe od Royal Padsa, które lubię. Tym sprytnym trzymadełkiem z AliExpress. Postaram się propozycję filmu powrzucać. Jest kochane Fusso. Nowe Fusso oczywiście, nie stare. Porównam z nowym Fusso. No i kochany RRC. I myślę, że zacznę od niego. A, jeszcze sobie panel przedmuch dla pewności. Właśnie, sprężone powietrze wezmę. Daj mi chwilunię. Docierane, słuchaj, będzie też tymi samymi mikrofibrami, żeby nie było. Oklej. Oklej. Latareczka idzie, pyk. No to co, zaczynamy od RRC. Sam jestem ciekawy tego wosku. Naprawdę. No zapach przyjemny, kurczę, no. Przyjemny. No dobra. Spróbuję go tak tyk, tyk. Jak się nabiera? Całkiem nieźle. Okej. Okay. Nie, no nabiera się go całkiem spoko. Widzisz, ile go jest? Niewiele. Teraz tak. Ja sobie sam zacznę. Tutaj bez, że tak powiem, znaczy sam zacznę. Zacznę sobie, o kurczę, fajnie. Nie, no nie jest źle, fajka. Delikatny opór. Myślę, że jak się uzupełni padzik, o, jak się wyrówna i od razu dobra. Biorę aparat i żebyś też miał wgląd, jak to wygląda, smalcowanie tego łobuziaka. Widzisz go? Widzisz go, nie? Nie jest źle. No, elegancko. Naprawdę całkiem przyjemnie. Delikatny opór. Nie jest to może mistrz, jeżeli chodzi o aplikację. No tutaj, gdzie nie ma wosku, zdecydowanie jest większy opór, ale jak już go uzupełnisz, no dobra, ostatni przejazd, żeby nie było. Ciężko się tak, kurczę, nagrywa. Tak, żeby mieć pewność, że wszędzie go położyłem. Nie wiem, czy nie za dużo, nie za mało. Pierwszy kontakt z tym woskiem, więc zobaczymy. Dobra, odstawiam. Stryk. I teraz mierzymy czas łobuziakowi. Już. Chwilę, nie? Daj mi chwilę, daj mi chwilę. Pykuś. Nie słuchamy ten telefon w ogóle. Leci. Czas leci. Zakręcę. Pierwsze wrażenie spoko. Może nie jest to mistrz aplikacji, także jest delikatny opór, jednak jest tłuściutki. Tłuściutki. Być może, że go za dużo nałożyłem. Ale jest tłuściutki. Dobra, przeskakuję do Fusso i bez zbliżania pada. Pyk. Tutaj to jest sprawa prosta. Jedno przekręcenie to jest wystarczająco. Powinno się najpierw, o właśnie, jeżeli chodzi o Fusso, jak nie chcesz, bo najczęściej zostają właśnie mazy, jak pierwszy kontakt robisz. Na rękawiczce go sobie rozprowadź. Wyrównaj pada i wtedy ogień. No tutaj aplikacja bez wody to jest masakra. I tutaj już widzę, że go złapało. Także no to jest najgorsze z tym Fusso, że
No, bez wody ciężka sprawa jest, jeżeli chodzi o aplikację. No tutaj RRC bryluje, jeżeli chodzi o aplikację bez wody. Jeżeli chodzi o aplikację wosku, to zdecydowanie fajniej RRC. To w ogóle nie ma tematu. Muszę dobrać tego wosku, bo jest mega opór. Czyli jak wiadomo, fusco najlepiej zwilżyć. No tutaj myślę, że z ilością przesadziłem. Ale zobaczymy. Dobra, równiutko będę chciał to teraz tak rozłożyć, żeby... Muszę latareczkę wziąć, bo przy tym gamoniu to już tu nie ma ściemy. Ten wosk to nie lubi. Nie lubi, jak się o niego nie zadba przy aplikacji, potrafi pozostawić naprawdę nieprzyjemny bałagan. Dobra. Okej. Trzymam dotąd, aż nie rozłoży mi się równo film. Zawsze tak robię. Z fusso. Długo go trwa. Tak, żebym widział, że rzeczywiście on mi się równo rozłożył. I teraz spokojnie ostatnie namaszczenie. Dobra. Okej. Gitara. Zamykam fusiaka. Mamy czas 2:19. Jeszcze. No to kurczę nieźle. Jak dla mnie jeszcze. Zresztą pokażę ci, że jeszcze troszeczkę jakby się mazał. Jeszcze jest troszeczkę tu ściuchny. Jeszcze troszeczkę, jeszcze chwilę. Może być tak, że szybciej dotrę fusco niż RRC. Zobaczymy. Możliwe, że tu zostaną mazy, bo tak jak mówię, bez wody. I w tym miejscu, najszybciej zostaną w tym miejscu, w którym zaczynałem. To jest właśnie minus fusco, że pierwszy kontakt jest najgorszy z tym z panelem przy fusco i dlatego na rękawicy, jak możesz, rozłóż go sobie tak, żeby pad był równo rozłożony, żeby ten pierwsza aplikacja odbyła się na rękawicy, a później przeskocz na panel. Zdecydowanie łatwiej się go kładzie i nie zostawia właśnie tych białych nalotów, można powiedzieć, tych niedotartych takich. Niedotartych, kurczę, zabrakło mi słowa. Czego niedotartego? No ostatnie. Dobra, nie będę kombinował. Mazów, o! Kurde, mam. No jeszcze chwilę. No fusso. No jeszcze momencie. A tutaj? Jeszcze chwilę. Temperatura w okolicach 30 stopni. Fusso to już zacznę docierać. Ale najpierw wezmę grubaska. Nie tak. Fusto widzę, że już tak zaczyna twardnieć, a później będę miał z nim problem. Kuś. Idealne. Dotarcie. Jedna mikrofibra. Mykuś. Bajeczka i poprawka moją ulubioną. A później wystawię na słońce i zobaczymy, co będzie. To mi coś złapało. Pewnie wody kawałeczek, jak myłem. Dobra. No. I tak jak mówiłem, w tym miejscu, gdzie jest pierwszy kontakt i są mazy. To jest właśnie fusso. To mnie przy nim wkurza. I twarda. Twardsza, grubsza mikrofibra i patrzymy. Jeszcze są. No nic, poczekam, jak się wypłaci. Tak jak mówiłem, najczęściej mazy przy pierwszym kontakcie. Zostawiam go, ok. 5,20, 5,30 na ten chwilę jest. O. No, myślę, że tak. Myślę, że mogę go docierać. Zacznę od grubej mikrofibry. Docieram po 5 minutach 40 sekundach, czyli prawie delikatny opór.
wierzchu wyciąga woski z mikrofibry i to z tej grubszej, to już nie chcę wiedzieć, co będzie przy tej delikatniejszej. No docieranie nie jest mistrzowskie, jakieś takie fantastyczne, opór jest. Być może za długo czekałem, ale pod paluchem wydawał mi się cały czas tłusty, więc produkt bardzo tłusty. I wyciąga w porównaniu do Fusso, niestety ciągnie włosy jak szalony, o kurde, to grubo ciągnie. No dobra, padnie teraz ta mikrofibra. No z tej to już wyrywa, tak jak mówiłem, jak szalony. Tragedia, chcesz zobaczyć, o co chodzi? No to jak na dzień dobry, powiem ci szczerze. A, i znowu to powiem ci szczerze. Szału nie ma. Szału nie ma. Jakby ci tu pokazać te włoski. Zaraz latareczka. Pyk. Spójrz. Widzisz, co jest grane? Zobacz. Jest tego mnóstwo. O, to wszystko to jest to, co wyciągnęło z mikrofibry. Masakra. Obęd. Podejrzewam, że wskoczę tutaj klasycznie zaraz z moją ulubioną K2, która jest wszechstronna na maksa i właśnie po nią idę. K2 Moli, gdzie ty jesteś, maleńka? Chodź tu do mnie. Jest. Inaczej nie zbiorę z tej czystej. Wstępnie co mogę powiedzieć? No szału nie ma, jeżeli chodzi o aplikację. Znaczy aplikacja w porównaniu do Fusso jest fajniej z tego względu, że stawia mniejszy opór, ale pada, przepraszam, odwrócę sobie monitorek, ale pada od Fusso nie nawilżałem, a wiadomo, że moim zdaniem podstawa, jeżeli chodzi o aplikację Fusso, to jest właśnie nawilżenie pada wodą, żeby był wilgotny, wtedy idzie to płynnie, nie zostają takie mazy i nie ciągnie się, tak? Myślę, że w tym miejscu, w którym pierwszy był kontakt, będzie problem, będą mazy i tak jak mówiłem wcześniej, przy Fusso fajnie rozprowadź sobie na rękawiczkę. Uwierz mi, że to pomaga. Dobra, lecę teraz z K2. No zbiera, muszę odwrócić. Zobaczymy. Śliskość całkiem fajna. Co do połysku, no jest nieźle. O. No dobra. Przy K2, przy krótkim włosku, przy krótkim włosie jest elegancko. Teraz wskoczę ponownie z tłustym włosem, żeby dotrzeć idealnie. No i tu jak już zebrałem tamtą mikrofibrą nadmiar wosku, to już teraz nie wyjmuję. Czyli, no niestety, ale produkt tak wyciąga cały czas. Na dole jeszcze wyciąga. No, nie da rady. No nie. Masakra. Tu na dole wyciąga jak głupi. Elektryzuje się tak jakby i je. No nic fajnego. Nic fajnego. No, ale dobra. Okej. Teraz tak. Fusso. Tu sobie odwrócę. Znaczy nie odwrócę. Tu zostawiam. Latareczka. I teraz patrzymy. Tak. Tu jeszcze jest. A czy tutaj mamy jakieś mazy? Słuchaj, nie. Oprócz tego, że wyciąga włoski przy docieraniu, mikrofibra oczywiście prana, więc jakby była nowa, myślę, że byłby mniejszy problem z tym, albo w ogóle. Prane mikrofibry mają to do siebie, że mają te mikrowłoski, które no niektóre włoski, nawet i quick detailery potrafią je wyjmować i to jest irytujące wyciągać, czyli klei się tak jakby. No tu z Fusso, kurczę, no tam mgła mnie już zaczyna drażnić. No tu jest ok, pierwszy kontakt, widzisz, gruba warstwa i pozamiatane. Dobra. Lecimy. Na takim czasie może już... Może odpuści. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie zachwyt Fusso dawno minął. Raczej... Jak ktoś przyjeżdża, znajomy i chce, żeby to auto było długo zabezpieczone woskiem, to tak, to warto się chwilę pomęczyć tym woskiem.
Ale wiadomo, aplikacja nie jest cudowna. Może być fajnie, wygrzeje się i tak jak na tym filmie, w którym testowałem stary versus nowy, potrafi się wypocić i później potrafi być bałagan. No tu są jeszcze delikatne mazy. Tutaj minimalnie, ale może to być, mogą to być hologramy, bo lakier nie był po korekcie. Sprawdzę jeszcze latereczką. Na hologramiki. Nie, to są ewidentnie, o, hologramy są, to są mazy. Zaraz przeciągnę sobie mikrofibrą i zobaczę. Jak chcesz sprawdzić, czy masz mazy, przeciągasz mikrofibrą i jeżeli, powiedzmy, polecisz w poziomie, mazy będą w pionie. Polecisz w pionie, mazy będą w poziomie. Także tak, to są mazy. Dobra, zostawię. Nie będę się katował. Słońce zweryfikuje, czy się wypoci, a teraz zobaczymy tu. Sprawdzę tu. No cóż mogę powiedzieć? Dobra, słuchaj teraz tak. Wkładę kolejną porcję. Kolejna porcja pójdzie na dół drzwi. No, przyjemny zapach, no dramatu nie ma tak naprawdę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie jest źle. To docieranie jest wkurzające. Zapach przejdzie. Dobra, mam go u buziaka. I lecę z tego. A, tutaj to sobie położę latareczkę. O, moja najmilejsza mnie tu podgląda i się ze mnie śmieje. A jeszcze o tym nie wie, że ją widać tam w biciłami się. I czar prysł. I znikła od razu. No dobra, lecę z dolną partią. Ten sam opór. Tak samo nieprzyjemnie. No cudów nie ma, no cudów nie ma, nie oszukujmy się. No dobrze. Latareczka Roxa, niezastąpiona, warsztatowa. Uwierz mi, że już się sprawdziła dużo razy, naprawdę. Tylko przy silniku, jak ktoś sobie grzebie do maski, on sobie ustawiam. Nie, opór jest, cały czas jest opór. I to, czy dasz mniej, czy więcej, no nie kładzie się jakoś tak fantastycznie. Myślę, że nie da się go położyć mało, żeby fajnie się go aplikowało. No niestety, tutaj ewidentnie trzeba go troszeczkę więcej, żeby ta płynność jakaś była zachowana. Dobra, ostatni przejazd, żeby mieć pewność, że wszędzie położyłem, zaaplikowałem. I teraz zrobimy krótszy czas. Zrobimy. Kurczę, no ja cały czas zrobimy. Zrobię krótszy czas na docieranie. Przedtem było 5,40 z tego co pamiętam. A teraz zrobię 2,5 minuty. Ok, sprawdzę teraz, czy oby na pewno wszędzie go zarzuciłem. Tak, wszędzie, idealnie. Idealnie, wszędzie. Ok, dobra. Ja już klikam na zegarku. Stopper. Stop, pyk, leci. I widzimy się za 2,5 minuty. To jest 2,25. Lecę z bałaganem, czyli najpierw grubsza mikrofibra, odwrócę ją sobie, żeby nie było. Latareczka Roxa. Pyk, pyk. Niech mi doświetla. Elegancko. Sprawdzę jeszcze paluchem. Ciągnie się niesamowicie. I tu docieranie podobnie. No klei się, kurczę, klei się. Klei się niesamowicie, tak jakby... O, teraz to już się w ogóle marzę. O kurde. Teraz to się już marzę. Czyli za długo niedobrze, za krótko niedobrze i wyciąga włoski. Tak naprawdę już mi z tym woskiem przeszło. Masakra. Dobra, wskakuje K2. No cóż mogę powiedzieć, no... No szału nie ma, no szału nie ma, no... Niestety, ale tak jak to RRC tam piszą, widzę
na internetach, że to dla profesjonalistów. No okej, okay, no. Niech będzie, że no, politykę mają może i dziwną RRC, no niestety taką trochę nachalną i tym też dużo stracili. Ale ten wosk szalenie nie robi. Muszę użyć znacznej siły, żeby zdjąć to, co wyciągnął mi z mikrofibry. Naprawdę nie jest to przyjemne. Wręcz wkurzające. I jakbym miał docierać ten wosk tylko i wyłącznie, jeżeli fibra jest używana z krótkim włosem. Z tego względu, żeby pierwszą warstwę zdjąć, żeby nie wyciągnęło wosków. Chyba, że to będzie nowa mikrofibra. No okej, okay, to myślę, że, ale widzę, że on nie lubi puszystych, bo on się strasznie wtedy klei i wyciąga włoski, no niestety, no. I tak naprawdę powiem Ci, że czy to było 5 minut, czy to 2 minuty, znaczy łatwiej mi się docierało ten, co było ponad 5 minut. Jak już on wysechł, nie mazał się tak aż bardzo, bo tutaj na tej mikrofibrze, którą używałem wcześniej, troszeczkę się mazał. Ta krótka dopiero zrobiła robotę. Okej, okay, wskakuję teraz z zieloną. Delikatną, puszystą, mięciutką jak kaczuszka. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. No, okej. Okay. Tak zwany finish. Bardzo ładnie. Czyli nie jest źle. A jest, widzę, całkiem fajny. I powiem Ci, że nie zostawia. Jak go się ładnie zbierze, nie zostawia mazu. Dobra, teraz sobie przeskoczę. Jeszcze raz tutaj na... dobra. No. Fusso. Kurczę, słońce zaszło, szkoda, a świeciło, myślałem, że sobie wyjadę i pokażę Ci uderzenie w słońcu, być może, że nic z tego nie wyjdzie. Jak? No i już po troszeczkę wysek i jest ok. Dobrze, zobaczymy, czy wyjdzie tutaj, wyjdą te białe mazy. Tutaj idealnie, zresztą teraz komisyjnie odkleję te taśmy. I zobaczymy, co nam z tego wyszło, jak to wygląda. Ok. I teraz tak, od Fusso, dobrał do mnie, od Fusso, przepraszam, od RRC, delikatnie, ale wiecie co, nawet na listwach widać, że siedzą produkty. No, ładnie, ładnie. Czy przyciemnia? Nie wiem, zobaczymy w słońcu, ale tu po listwie widzę, że przyciemnia, bo ją przymuliło ją pięknie, naprawdę. Widzę przy RRC, zaraz Ci pokażę, że przyciemnienie jest znaczne. Dobra, Fusso, nie też. No dobrze, że sobie tutaj tak podzieliłem, postawiłem włoski, bo mi się kurczę pomyli. Bo... o, tutaj linie Fusso dotrzeć jest gorzej, jak wyschło. No wiadomo, no z Fusso to jest... nie ma... z Fusso nie ma półśrodków. Albo kładziesz go konkretnie, idealnie tak jak tego wymaga, a nie tak jak ja teraz. Ale jeżeli chodzi o przyciemnienie, myślę, że Fusso tutaj miażdży, już widzę zawodnika. No zdecydowanie. To już Fusso miażdży RRC, a widzę to. Kurczę, ty tego pewnie nie zauważysz, bo aparat pewnie nie pokaże mi tego, co ja bym chciał, żeby mi pokazał. Rozjaśnię to na maksa. Jakby na listwie najpierw. Spójrz, widzisz, nie? Gdzie jest Fusso. A tu widać, gdzie jest RRC? Mam nadzieję, że widać. Poczekaj, latarkę wezmę. O, może w ten sposób. Widać, co? RRC, przerwa i Fusso. Przyciemnienie, no ja tutaj Fusso widzę. RRC też widzę. Ładnie, no, ładnie przyciemnia. Kurczę, nie wiem, czy ty to widzisz. No mam nadzieję, że słońce wyjdzie i zobacz. Przyciemnienie jest znaczne. Dobra. Zobaczmy, jak to się ma przy latarce inspekcyjnej. Mocno. Może tak zróbmy. O, właśnie. Co, widzimy jakieś przejście? Nic z tych rzeczy, nie? A właśnie w tym miejscu jest przejście z jednego wosku na drugi. I powiem Ci, oprócz przyciemnienia ze strony Fusso, to w połysku jako tak... czy połysku jakiegoś większego nie widzę. Ciekawy jestem, jak tutaj to wyszło. Na dole, no też bez mazów, elegancko. Dobra, fajnie wydobywa ziarno w ogóle, tak widzę, że to ziarenko ładnie wygląda. Teraz troszeczkę tak się pobawię, żebyś zobaczył, co jest grane. Teraz tak, wiesz co, ja tu rękę, tu jest granica, tu, w tym miejscu. I
No kurde, no nie widzę różnicy tak naprawdę. Oprócz tego, że fusto moim zdaniem troszeczkę bardziej przyciemnia chyba. To nic, no dobrze. Niech sobie chwilę poleżą te woski. Wyjadę na zewnątrz i sprawdzimy kropelki. Myślę, że jak słoneczko pozwoli, wtedy w słońcu zobaczymy tak naprawdę, co jest pięć. No szkoda, nie ma słońca, nie zobaczyłem uderzenia i teraz tak podsumowując w porównaniu do fusto. Fusto zdecydowanie lepiej przyciemnie. Tutaj na plastiku przy RRC jakoś to przyciemnienie było widoczne, no ale lakierze się rozjechało. Fusto tutaj, jeżeli chodzi o przyciemnienie i maskowanie, mistrz. Połysk, pomimo że fusto przyciemnia, to myślę, że są na tym samym poziomie, co? Dobrze świadczy o fusto, nie da się ukryć. Aplikacja, jakbym namoczył pada wodą, zdecydowanie fusto. Teraz zjazd kropelek, zdecydowanie fusto. Docieranie, zdecydowanie fusto. Także no, myślę, że tutaj porównywać się do fusto, jeżeli chodzi o ten wosk, porównując ten wosk do fusto, no to słabo. Kwestia teraz trwałości. Czy kupiłbym ten wosk za 80 zł, z tego co patrzyłem? Nie. Na szczęście mam go od miejscowego szamana. Chciałem mały samplerek i nie było. Mówi, to najwyżej mówi, sprawdź, jak ci nie będzie pasował, to mi go oddasz. Dzięki, Sławek. No niestety nie chcę go, bo z tego, znaczy nie chcę go. Nie jest mi potrzebny z tego względu, że no szału nie ma. Szału nie ma. No kurczę, tak naprawdę. Już był. Albo nie, albo dopiero będzie. Nie, był. Był wosk. Był. Przepraszam. Wosk z AliExpress. Ten ostatnio. No to miażdży to. Aplikacja, docieranie i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o trwałość, ten z AliExpress niedługo się, może niedługo, bo siedzi jak wściekły. To ja bym wybrał ten z AliExpress. To w ogóle nie ma o czym gadać.
Co do samego wosku. Aplikacja toporna. Stawia opór. Docieranie. No tutaj niestety czy 5 z groszem, 5 minut z groszem, czy 2,30. Nie jak, czy może tak. 2,30 produkt mi się mazał i tak czy siak wyciągał te włoski z mikrofibry. 5 z groszem to już można powiedzieć, że docieranie lepsze, nie bez mazów, ale masakrycznie wyciągał włoski, więc ani aplikacja, ani docieranie, jak dla mnie, to jest moja subiektywna opinia, szału nie robi. I z tego względu nie zostawiam sobie tego wosku, może tak powiem. A. Teraz pozostaje tylko badać test trwałości, zobaczymy jak długo to siedzi. Kurczę, jeszcze, o, teraz pod lampę widzę, że jeszcze są tam włoski. Nie, no masakra, masakra, obłęd. Teraz pod tym kątem zauważyłem, że jeszcze są tam minimalne włoski. No to tragedia, dramat. Miałem chyba podobny wosk od manufaktury wosku chyba, co ten taki samplerek też, taki niebieski, który tam był jakiś hybryda, czy tam... A nie, to była jakaś nowość, która miała wejść. Było podobnie, no obłęd. Tutaj jest... No tak, jeszcze widzę drobne, no one z czasem zejdą, wiadomo, ja je zmyję, ale szału nie ma, szału nie ma. No dobra, myślę, że nie, no zrobię test trwałości, to nie ma tematu, to w ogóle bez dwóch zdań, test trwałości na pewno będzie, porównam to z Fusco i myślę, że tak jak tutaj było pokazane, jeżeli chodzi o aplikację, docieranie, zjazd wody, przyciemnienie i połysk, Fusco moim zdaniem jest o półkę wyżej. Tak, myślę, że przy teście trwałości może być podobnie, ale to są tylko i wyłącznie moje domysły, bo zjazd nie jest zły przy tym RRC, ale Fusco widać ewidentnie, że lepiej odpycha tą wodę. No dobra, z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że filmik Ci się podobał i przybliżyłem Ci trochę wosk RRC, który kosztuje, tutaj jest tego produktu, 100 ml za 80 zł. Nie dałbym tyle, z tego względu, że wosk tak naprawdę za wiele nie wnosi. Nie poczułem tutaj jakiegoś takiego wow. Bo w Fusco to nie patrzę pod względem uderzenia, jarania się. Nie. Fusco dla mnie to jest taki kurczę wosk, który ma zabezpieczać. I tak go widzę. Tak jak powłoki, które szklą, ale mnie bardziej chodzi, jeżeli chodzi o powłoki, o to zabezpieczenie właśnie. Więc no, szału nie ma. Szału nie ma i na pewno go nie kupię. Chyba, że RRC, jak ich, znając ich politykę, coś zmienią. Wyjdzie powiedzmy druga część tego wosku, czy kolejna edycja. Nie wiem. Tak czy tak, dla mnie wosk szału nie zrobił. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!